gość Radia Zachód. Porannym gościem Radia Zachód jest być może przyszły senator. 50% szans ma teoretycznie Tomasz Jaskuła na to, żeby być senatorem. Drugie 50 należy do Władysława Komarnickiego, czyli kandydata w okręgu 21 na senatora. To jest oczywiście Gorzów i okolice, północ województwa. Władysław Komarnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Jaskuła z Bezpartyjnych Samorządowców. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ale wstęp zrobiłem długi. Panie no i starosta powiatu sulęcińskiego. Dziękuję. Jak pan ocenia tę kampanię w swoim wykonaniu, panie starosto? Nie mam kłopotu ze skromnością. Nie mam kłopotu też z chwaleniem się, jeśli coś jest dobrze zrobione. Tato mój zawsze świętej pamięci powtarzał: synu, chwalą nas. Jak byłem kilkuletnim dzieciakiem, nie wiedziałem, o co chodzi. Kiedyś zapytałem tatę: tato, no ale kto nas chwali? No ja ciebie, a ty mnie. Ale tak już teraz... Ale ja słyszałem, że przepraszam, jak pan o tym zaczął, to że często jest tak, że jeżeli sami się nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Więc... W samorządzie doświadcza się tego na co dzień. Niemalże. Jak ja oceniam swoją kampanię, biorąc pod uwagę bardzo późną decyzję o wystartowaniu do walki o Senat? Bardzo krótki czas tej kampanii, bo 1 września powiedziałem tak, no to dzisiaj jest 13 miesiąc z niewielkim okładem, niecałe półtora miesiąca. Więc gdybym miał taką listę sobie zrobić, co mogłem zrobić w tym czasie, takie zadanie domowe, jakie odrobiłem, to mogę powiedzieć, że odrobiłem je bardzo dobrze. I też sygnały, które otrzymuję z wielu źródeł, świadczą o tym, że kampania przeprowadzona jest, bo dzisiaj jeszcze dzień kampanijny, przeprowadzona jest bardzo dobrze, kreatywnie, nowocześnie, ze zwróceniem uwagi, bo ja też, nie wiem, wielu z państwa dopytywało mnie, co z debatą. No ja bardzo chciałem tej debaty. No bo debata prosta rzecz, jest was dwóch w okręgu, no, więc to nie ma filozofii. Mi na niej zależało. Ja wiem o 4 zaproszeniach do debaty nas. Ja na każdą debatę mówiłem tak, natomiast kontrkandydat nie chciał debatować. Senator Komarnicki nie chciał z panem debatować. No nie wiem z jakiego powodu. Może ale rozmawiał pan z nim, czy nie? Osobiście? No spotkaliśmy się na początku kampanii. Media zapraszały nas na tą debatę i raz dzwoniłem do członka sztabu wyborczego, jego, który aktywnie działa w tej kampanii. Ale dlaczego? No to dlaczego nie? Nie mam zielonego pojęcia. No ja mam taką zasadę, bo tutaj też padają takie słowa o moim niedoświadczeniu, o tym przeszłości. A, bo senator mówił tutaj w radiu, tak, że pan musi ile lat pracować? 300 ileś tam lat musiałby pan pracować chyba na to. No to jest szansa. Na to, co on w życiu osiągnął. No to fantastycznie. A ja słyszałem też w radio pana pytanie do pana senatora, co osiągnął w ostatnich 8 latach, co zyskał dla Gorzowa. I tutaj wiem, kłopot był z odpowiedzią. Mhm. I jeszcze chyba nawet później media napisały, że trochę się pan senator z prawdą mijał. No dobra, no tak było. Chciałem debatować, no niestety, no, łącznie z tym, że w mediach społecznościowych opublikowałem: panie senatorze, my jesteśmy na ty, więc powiedziałem: Władysławie, Władku, zejdź z tych wielkich billboardów na ziemię, bo mieszkańcy oczekują od nas debaty, rozmowy o problemach, o wyzwaniach, o których ja codziennie słyszę, będąc wśród wyborców. I nic. No nic. No dobrze, ale to po pierwsze, dlaczego pan, bo to też jest i tutaj kamyczek do pana ogródka, bo takie w internecie chociażby można głosy znaleźć, że jest pan jednocześnie, bo pan teraz jest na urlopie, jeżeli chodzi o... Mam zdalną pracę, panie redaktorze, opinię prawną. Zdalna praca, drodzy państwo, jest pracą, która pozwala na... Jako starosta sulęciński, dodajmy, bo nie dokończyłem tego. Oczywiście, jestem na zdalnej pracy. Tak, pracuję i łączę, jak to się mówi, obowiązki. Zwrócić należy uwagę na to, że osoby piastujące tego typu stanowiska nie mają limitowanego czasu pracy. Ja, jeśli pracuję w weekendy, nie mam za weekendy pracy ani dodatkowych gratyfikacji finansowych, ani nawet gratyfikacji w postaci dnia wolnego. Mhm. Więc mój czas jest zupełnie nielimitowanym czasem. Obowiązki mam wypełniać i je absolutnie wypełniam. Czyli może to po prostu pana aktywność może denerwować pana przeciwników. Tak to można odczytać. No cóż. Tak, to bywa w kampanijnym życiu. Ruszył pan mocno na przykład z mediami społecznościowymi, czyli z popularnymi serwisami, na których nagrywa się filmiki i no i po prostu się tam dużo rzeczy opowiada. I to tak sądząc po liczbie odsłon chwyciło u pana. No ale na przykład chodzi pan ostatnio po lesie, w ogóle znalazł pan jakieś grzyby? Tak, trochę rydzów. Właśnie mam taki plan i zamiar, że pierwszą rzeczą aktywną, którą zrobię jutro, wstanę rano i pójdę na grzyby. Czyli jak będzie cisza wyborcza, może pan już na grzyby. Dokładnie tak. No dobra, ale chodzi pan po tych
lasach, panie starosto, i straszy pan tym, że wykupią nam lasy, wykupią nam wody. Ja tak sobie oglądam, myślę, no kto nam chce to wykupić? Bez przesady. No, ale to jest temat wracający. Tam nawet właśnie na tym TikToku, przepraszam, na tym serwisie z mediami. Nie szkodzi, na TikToku. No nie, dobra, nie z filmikami. Tam nawet odezwały się osoby, które twierdzą, że należy wszystko sprzedać. Więc ten pomysł chociażby prywatyzacji lasów, ja wiem, że obecny obóz rządzący ten temat, jakby był moment, że ten temat był podnoszony, dlatego że pamiętam, za poprzedniego rządu, być może nie było powiedziane to wprost, ale działania, które nazwijmy to były planowane, niestety mogły zmierzać w takim kierunku. Dlatego myślę, że warto jest postawić na ludzi, którzy deklarują między innymi takie działania, które nie dopuszczą do tego, żeby nasze wspólne dobro, takie jakim jest, są lasy państwowe czy wody, bo jestem wędkarzem i tutaj z wodami, co tu dużo mówić, świetnie, że Wody Polskie wpadły na pomysł przejmowania wód w momencie, kiedy kończą się dzierżawy, na przykład prywatnym osobom, dlatego że jest mnóstwo przykładów w Polsce, w których to akweny, które są naszym dobrem wspólnym, wydzierżawiane w prywatne ręce, są po pierwsze dewastowane, bo wyławia się tam ryby sieciami rybackimi po prostu, a po drugie wędkarze, którzy chcą wędkować w takich jeziorach, muszą płacić horrendalne pieniądze, więc to nie jest science fiction, to są potencjalnie realne zagrożenia, które być może w przyszłości, no nie daj Panie Boże, ale mogą nas czekać. To zakładamy taki scenariusz, pan jest senatorem, ale wygrywa, ale rząd tworzy dzisiejsza opozycja i oni mówią, dobra, to prywatyzujemy. I co pan robi jako senator wtedy? No niewątpliwie podnoszę wszelkie larum, wszelkimi możliwymi sposobami. Jak patrzę sobie na to, jak potencjalnie ma się rozłożyć na przykład ilość mandatów w Senacie, to powiem w ten sposób, że każda opcja z Senatem będzie musiała się liczyć. Oczywiście, że po głosowaniu w Senacie wraca ustawa do Sejmu i tam się może zadzieć różnie. Natomiast ja nie deklaruję tego, że nie dopuszczę, tylko deklaruję to, że zawsze w tym temacie będę po stronie wolnych lasów, wolnych wód, tak najkolokwialniej rzecz ujmując. Dobrze, to teraz wróćmy jeszcze do pana kampanii, panie starosto, bo tak, pan objeździł, takie brzydkie słowo, dziwne, ale no, był pan we wszystkich powiatach swoich. Tak, które, czyli pięć powiatów. FSD, znaczy Strzelecko-Drezdenecki, Międzyrzecki też? Tak, tak, oczywiście. Słubicki, Sulęciński, Gorzów, Miasto i Powiat, prawda? Zgadza się, panie redaktorze. I czego się pan na przykład dowiedział od mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego? Bo wiadomo, że do pana podchodzą, bo zasada jest taka, bo wszyscy kandydaci mówią, no dostaję takie dobre głosy, energia dobra i tak dalej, no ale jakie można dostawać, jak podchodzą sami zwolennicy praktycznie? No właśnie i tu jest ta, myślę, że bardzo, bardzo moje ciekawe doświadczenie, dlatego, że jestem nową twarzą, bo te twarze, niektóre, szczególnie twarz do Senatu, no jest znana, jest rozpoznawalna, więc po pierwsze... Ma pan na myśli twarz senatora Komarnickiego? Tak, kontrkandydata. Więc po pierwsze jest zaskoczenie, że jest tylko dwóch kandydatów. Po drugie, że no, ja nie boję się użyć, kiedyś pan redaktor powiedział, pan walczy metryczką, przegra pan metryczką. No tak. No ale przecież nie oszukamy biologii. Ja mam 45 lat, a pan senator 78 lat. No i więc tutaj jest pierwsze takie zaskoczenie wiekiem. Po drugie, bardzo dobrze wyborcy reagują na bezpartyjność. Na to, że jestem przede wszystkim samorządowcem i rozumiem te wyzwania, które w samorządzie, a tak naprawdę w naszych gminach czy miejscowościach są do pokonania. Mm-hmm. Więc niezależnie od powiatu, w którym byłem, dosłownie słyszałem najczęściej te dwa argumenty. Młodość, bezpartyjność i doświadczenie samorządowe. To trzy. Dobrze, ale sam pan nie ukrywa i tutaj ci, którzy chcą zburzyć ten pana taki obraz bezpartyjny, mówią, ale pana popiera Prawo i Sprawiedliwość. Ale panie redaktorze, mnie naprawdę popiera wiele osób, niezależnie od etykiet politycznych. Mnie popierają też ludzie z Platformy Obywatelskiej, naprawdę. Kto na przykład pana popiera? No ale nie będę nazwisk mówił, bo to przecież jest partia, której jest jakby tam dyscyplina partyjna. No popierają ludzie z Platformy Obywatelskiej, popierają ludzie z SLD, z PSL-u, z PiS-ów, z Konfederacji, z Antypartii. Popierają mnie ludzie, którzy wiedzą, że przez ostatnie lata, jeśli chodzi o mandat senatorski, to niestety, ale reprezentanta w regionu północy nie mieliśmy i nie martwię się użyć takich sformułowań. Pan dość, znaczy bo pan też, oglądając pana filmy i pana materiały w internecie, no widać też to, bo pan mówi o wieku, znaczy to nie pierwsza nasza rozmowa i jakby już ustaliliśmy, że pan też chce trochę na tym ugrać, to nic dziwnego. Natomiast pan też próbuje trochę wygrać w internecie, gdzie senator wiadomo, że no nie bryluje, delikatnie mówiąc. Wystarczy obiektywnie prześledzić aktywność, tylko tyle i aż tyle. Natomiast pan też nagrał taki dosyć kontrowersyjny film na temat współpracy z Niemcami.
nie wiem, czy on jest kontrowersyjny, ale on się rozniósł jakimś tam echem, powiedzmy szerszym, w tych kręgach, bo to po komentarzach nawet widać. I jak pan widzi współpracę z Niemcami, bo jesteśmy szczególnie blisko. Wiadomo, że w kampanii tej ogólnopolskiej, tej dużej polityce gra się tym, tą współpracą z Niemcami, tym, że jak te relacje wyglądają. Pan jak to widzi tu na pograniczu? Przede wszystkim patrzę na to z perspektywy również samorządowca i mam świadomość tego, jakie są i były losy nasze historyczne. I w kontaktach z Niemcami, jeśli ktoś prześledzi mojego Facebooka, czy moje wpisy związane czy z 1 września, czy z zakończeniem właśnie wojny, czy z wybuchem Powstania Warszawskiego, ja nie używam słowa faszyści lub naziści, ja używam słowa Niemcy. I za to też byłem krytykowany kiedyś, że mam bardzo precyzyjne i jasne stanowisko co do historii. A to nie faszyści nas mordowali? Nie, Niemcy nas mordowali, panie redaktorze. No, mordowali nas Niemcy. Mordowali nas Niemcy i ja mam przyjaciół w Niemczech, bo mieszkałem tam, pomogli mi ci ludzie podczas mojego pobytu w Niemczech, zaprzyjaźniliśmy się, ale to nie zmienia faktu, że w rozmowach nazywam rzeczy po imieniu. Co nie zmienia faktu, że uważam, pomimo trudnej historii, pomimo tego, że nasz kraj stara się o reparacje, bo wtedy te reparacje przecież zrzeczono się tych reparacji i zrzekł się reżim komunistyczny. Więc teoretycznie tutaj nie jestem prawnikiem, ale te argumenty, które są podnoszone, są argumentami takimi, że to nie Polska, tylko po prostu Związek Radziecki wtedy w imieniu Polski zrzekł się reparacji. Ja naprawdę jestem zwolennikiem tego, żeby o tych reparacjach mówić, mało tego. Daj Boże, żeby one doszły do skutku, tak? Dlatego dialog tak, i to też w samorządzie uprawiam, że nawet jeśli z kimś się nie lubię, my nie jesteśmy chlebem, nie jesteśmy kiełbasą, żeby się lubić. Są nadrzędne cele, takim jak dla mnie nadrzędnym celem jest racja stanu, racja mojej ojczyzny, racja Polski. Natomiast żeby tą rację czasem wziąć w rękę i ugrać coś dla tej racji, nie można robić tylko tego szabelką, ale też należy robić to dialogiem. Panie starosto, na koniec jeszcze, bo musimy kończyć i to jest ostatnia rozmowa, no na pewno nasza przed wyborami. Tak. Jaki ma pan scenariusz na to, jak pan nie zostanie senatorem? Co dalej? Myślę, że odpocznę na pewno. Natomiast ja, drodzy państwo, i to nie jest żadna kokieteria przedwyborcza, ja jestem człowiekiem, który przewiduje wcześniej lub ewentualnie godzi się na, zawsze na dwa scenariusze. Niedawno było moje odwołanie. Próba odwołania nieskuteczna. Natomiast ja psychicznie byłem przygotowany na dwa scenariusze. To jest wola wyborców, czy zostanę senatorem, czy nie. Jeśli nie zostanę, na pewno to, co zyskałem, to na pewno dużo większa rozpoznawalność. Po pierwsze też ten czas był mi bardzo potrzebny, dlatego że politycznie powiat sulęciński jest w katastroficznym powiatem. Nie boję się tego słowa używać. Przez pana kierowanym. Mówię o kwestii wszystkich zależności w powiecie. Tu nie chodzi o to, że ja źle mi się współpracuję z moimi współpracownikami, bo nie. Natomiast ta polityka, która się wdziera od lat, która niszczy powiat sulęciński, jest katastroficzna. Więc ten czas był czasem też potrzebnym dla mnie, dla mojej rodziny. Też w tym czasie, kiedy nie wiadomo, czy wygram, czy nie wygram, pojawili się naprawdę prawdziwi samorządowi przyjaciele, którzy stanęli przy mnie, którzy powiedzieli walcz, bo walczysz dla nas. Więc ja, panie redaktorze, szanowni państwo, bez względu na poniedziałkowy wynik, choć nie ukrywam, że znakomicie byłoby reprezentować nas, północ, w Warszawie i robiłbym to na pewno w sposób taki, jak robię kampanię. Dynamiczny, kreatywny i mam nadzieję skuteczny, ale jeśli tego nie będę, takiej sytuacji nie będzie, to i tak przyjdzie mi podziękować za każdy oddany głos. Na koniec do referendum pan zachęca, żeby brać kartę? Ja biorę kartę do referendum. To jest w ogóle, nie rozumiem tej całej nagonki na niegłosowanie. Sprawy są bardzo ważne, chociażby kwestia związana z migrantami. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji, która jest skrzętnie przykrywana wszelkimi jakimiś manipulacjami lub słownymi potyczkami przez tych, którzy zniechęcają do referendum o tej relokacji. No przecież to jest chyba jasna sprawa z relokacją, że jeśli my tego nie odrzucimy, to w perspektywie czasowej, jeśli zmieni się na przykład rząd, a przypomnę, że referendum jest wiążące, w tej sytuacji różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tomasz Jaskuła, kandydat do Sejmu bezpartyjny. Senatu. Przepraszam, do Senatu. Sobie napisałem do Sejmu, do Senatu. Bezpartyjni samorządowcy, jeden z dwóch kandydatów w okręgu 21 był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję również państwu za każdy głos. Bardzo dziękuję, dobrego dnia, dobrego weekendu, do usłyszenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.